Siemanko, na kanale China.pl. W tym materiale chciałbym powiedzieć Wam trochę o płatnościach odroczonych na AliExpress, czyli kup teraz, zapłać później. I tutaj specjalnie dla Was robię przykładowe zamówienie, aby pokazać, jak to działa. W ostatnim czasie AliExpress wprowadziło właśnie taką funkcję, jaką jest możliwość korzystania z płatności odroczonych. I dzięki tej opcji możemy dokonać zakupów nawet wtedy, gdy w danej chwili nie posiadamy wystarczających środków lub też chcemy zabezpieczyć swój miesięczny domowy budżet i poczekać z większym wydatkiem do kolejnej wypłaty. Jest to w pewnym sensie płatność za pobraniem, ponieważ jeśli zamawiamy właśnie poprzez płatności odroczone, to możemy zapłacić, gdy tą przesyłkę otrzymamy. Ale tu więcej szczegółów zaraz Wam powiem i czy to jest w ogóle możliwe. Chciałbym tylko dodać, że nie jest to w żaden sposób film sponsorowany. Postanowiłem po prostu przetestować opcję płatności odroczonej na AliExpress i sam z ciekawości zobaczyć, jak to działa i podzielić się tym po prostu z Wami. Płatności odroczone PayPal, bo tak to się właśnie nazywa, na AliExpress, to w pewnym sensie płatność przy odbiorze na AliExpress. W skrócie wygląda to tak, że PayPal opłaca nasze zakupy w sklepie AliExpress, a my czekamy na swoje produkty. Następnie mamy 30 lub 90 dni na opłacenie zamówienia, w zależności od wybranej opcji. Może zdarzyć się tak, że produkt nie dotrze w ciągu 30 dni i jeśli wybraliśmy właśnie opcję do 30 dni, to wtedy musimy opłacić całość jak najszybciej. W przypadku, gdy tego nie zrobimy, to PayPal zacznie naliczać prowizję od zaległości. Przy większych zakupach bezpiecznie chyba jest wybierać opcję płatności do 90 dni. Podczas robienia zakupów na AliExpress, na przykład z polskiego magazynu, wystarczy w ostatnim kroku wybrać opcję płatności odroczonej PayPal. No i teraz przejdźmy sobie krok po kroku, jak wygląda zrobienie takiego zamówienia z metodą płatności odroczonych PayPal. I tutaj w pierwszym kroku wybieramy produkty do koszyka i w ostatnim kroku, gdy już dochodzimy do płatności, to zmieniamy metodę na PayPal do 30 dni lub PayPal do 90 dni. Ja wybrałem opcję do 90 dni w tym zamówieniu, które tu widzicie. Kwota zamówienia za dwa produkty to 103 zł i 12 groszy. Tutaj od razu przeliczyło mi to na złotówki. Płatność musi być tutaj w złotówkach. A jeśli chodzi o dolary, to było to 22,70 dolara. No i przeliczając to tak jakby na złotówki po tym kursie, który ma AliExpress, no to wyszło jakieś 50 może centów drożej niż jakbym zapłacił Revolutem. Także całkiem spoko przelicznik. Po zatwierdzeniu metody płatności PayPal klikamy potwierdź i przechodzimy do opcji Pay Now, zapłać teraz. Tutaj w zależności czy mamy ustawione na język polski czy na język angielski AliExpress i normalnie postępujemy tak jak przy innej metodzie płatności. Po kliknięciu system przekieruje nas na stronę PayPal i tam zostaniemy poproszeni o podanie adresu e-mail oraz potwierdzenie zamówienia. Tam będzie podsumowanie tej kwoty oraz są tam wyszczególnione konkretne raty i kwoty, ale mogę też zapłacić całość. Kolejnym etapem jest podanie numeru telefonu i weryfikacja tego kodu, który dostaniemy na telefon. W tym kroku po podaniu numeru telefonu ja nie dostałem żadnego SMS-a. Odświeżyłem stronę i zostałem przekierowany do wprowadzenia takich danych jak imię, nazwisko oraz PESEL. Jeśli chodzi o wprowadzenie tych ważnych danych, jest to po prostu weryfikacja na oddzielnym systemie, który jest systemem weryfikacji dokumentów tożsamości, jeśli po prostu zwróci poprawną wartość, jeśli podamy prawidłowe dane i możemy dostać tak jakby pożyczkę na to zapłacenie zamówienia. Jeśli wprowadzimy błędne dane, no to zostanie to odrzucone. Też taka mała uwaga, że jeśli boimy się podawać takich istotnych danych, to po opłaceniu zaległości możemy zadzwonić na infolinię lub napisać wniosek o usunięcie naszych danych z bazy i oni mają na to 30 dni, żeby się do tego dostosować. Po poprawnej weryfikacji dostajemy informację o opłaceniu zamówienia i całość tutaj trwała dosłownie chwilę. Jak widzicie, zamówienie jest opłacone i od teraz jesteśmy zobowiązani do opłacenia zaległości na rzecz PayPal. W tym momencie należy wejść na skrzynkę i na adres, który tam wcześniej wpisaliśmy, dostaniemy informację o płatności PayPal. To znaczy, na jaki rachunek trzeba to opłacić, jakie jest rozłożenie rat, do jakich dat powinniśmy to wszystko spłacać. Możemy także założyć konto na PayPal i tam sprawdzać na bieżąco, jakie mamy zaległości. Wystarczy wprowadzić adres e-mail podany właśnie przy zamówieniu i na e-mail przyjdzie link do aktywacji i tam wprowadzimy sobie hasło do konta PayPal. Tak wygląda tutaj, jak widzicie, moje konto na PayPal. Mam 103 zł 12 groszy do zapłacenia. Jest to także rozłożone na 3 raty. Każda
każda rata po 34,37 zł i całość powinienem spłacić do 27 kwietnia lub po prostu mogę też spłacić całość, to już zależne jak Wam pasuje, czy płacić na raty, czy całość. Płatność odroczona PayPal nie jest obciążona dodatkowymi prowizjami czy oprocentowaniem. Tu tak jak widzicie nie zostało mi nic tutaj doliczone, żeby mogło podwyższyć ostateczny koszt tych zakupów. Jest to więc moim zdaniem dobra opcja dla osób, które chcą mieć więcej czasu na spłatę swoich zobowiązań bez dodatkowego obciążenia finansowego. Z tego co się dowiedziałem, to oprocentowanie zostanie naliczone w momencie, gdy nie zapłacimy tych naszych zaległości w terminie. Wtedy jakiś tam procent będzie naliczany. W takich przypadkach to postępujemy tak, jak to ma miejsce z innymi metodami płatności na AliExpress. Więcej informacji znajdziecie w artykule, który zostawię w opisie pod filmikiem. Dodatkowo możemy skontaktować się z biurem obsługi PayPal. Prawdopodobnie oni Was tam nakierują, co powinniśmy tak naprawdę zrobić. Ale pierwszą sprawą, gdy produkt jest uszkodzony lub nie dotrze, no to powinniśmy skontaktować się ze sprzedawcą i z AliExpress, założyć spór i zobaczyć, jak to się potoczy. Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, o takiej formie płatności. Czy się Wam to podoba, czy chcielibyście zobaczyć inne filmiki na podobne tematy, jeśli chodzi o AliExpress i inne chińskie sklepy online. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam. Zapraszam także na stronę china.pl, bo tam znajdziecie sporo właśnie ciekawych takich tematów, recenzje produktów oraz to, co lubicie najbardziej, czyli kody i kupony rabatowe do takich sklepów jak AliExpress, Banggood i tym podobne. Dzięki i pozdrawiam. Whip up my appetite. Don't leave me here.